Witamy bardzo na meczu o mistrzostwo B-klasy pomiędzy Farmacją Tarchomin a Wisłą Zakroczyn. Tak, dokładnie. Dzisiaj mamy drugą kolejkę niezwykłych emocji, niezwykłych wydarzeń boiskowych. Mianowicie Farmacja Tarchomin na swoim nowym stadionie będzie podejmować Wisłę Zakroczyn. Farmacja w koszulkach biało-niebieskich. Nowy zestaw strojów, natomiast Wisła Zakroczyn w koszulkach w kolorze niebieskim. Tutaj słyszymy owacje tłumu, natomiast mecz komentują dla Państwa specjalnie Radosław Kowalczyk, Michał Szostow i gościnnie Bartosz Umiastowski. Dokładnie. A ciesząc się pozytywnymi relacjami z klubem Farmacja Tarchomin, został udostępniony nam skład na dzisiejsze spotkanie. Mianowicie z jedynką w bramce stanie Kler, obrona od lewej, z osiemnastką Skwarek. Czwórka Zielnicki, 19 Ogrodowski, 21 Adamowicz, 55 Laskowski, 32 Trenta, 99 Gurdała, 8 Bedra, 69 Rogoziński i z dziewiątką na ataku Łukasz Mila. Zawodnicy są cały czas gotowi, natomiast korzystając z chwili czasu jest ze mną Michał Szostak. Michale, czemu dzisiaj nie grasz w takim szlagierowym spotkaniu? Ponieważ kontuzja dopadła mnie niestety we tygodniu temu, jeszcze się leczę, ale tutaj jestem, wspieram nas duchowo i z trybun też są kibice, aż z Białej Podlaskiej przyjechali, tylko dla nich. Rozumiem, że kontuzji doznałeś podczas trwania okresu przygotowawczego. Tak, tak. Tak. Jak oceniasz przygotowania do nadchodzącego sezonu? Powiem tak, że bardzo mocno się wzmocniliśmy, paka się naprawdę zwiększyła i jest duża rywalizacja. Więc będę miał trudności wejściem do pierwszego składu. Ale daję z siebie wszystko, widać nawet po krzyku, po stroju, że już jest pełna profeska. I dzisiaj będzie łatwe zwycięstwo, ponieważ jest nasza pani medyk, która nam da przyniosła na szczęście z meczu z Toko Jumbo. Więc damy radę. Czuję, że będzie 2-0 i bramka strzeli Bedra i Rogoziński. A jak chcę wspomnieć o naszej drużynie przeciwników, o Wiśle Zakroczym, która znajduje się w powiecie nowodworskim. Mało kto wie, ale kiedyś Zakroczym była stolicą Polski przez okres 10 lat, gdy panowali książęta mazowieccy. Mało to jest wie. Samym Zakroczym... No i zaczęli. Piłka do Laskowskiego. Laskowski na prawą stronę do Adamowicza. Adamowicz do Ogrodowskiego. Ogrodowski z powrotem do Adamowicza. Adamowicz, spokojne rozprowadzanie piłki, Bedra. No i błąd, tutaj zawodnik z numerem 4. Próba wrzucenia w pole karne. Napastnik z numerem 10. Strzela i 1-0. Drodzy Państwo, nie tak miało wyglądać to spotkanie. Gol, bramka w pierwszej minucie meczu. To jest szok. To jest szok. Farmacja nasza. Takiego rezultatu chyba nikt się nie spodziewał. Powiem szczerze, że nawet żeśmy nie usiedli dobrze w fotelach i już bramka. W ostatnim momencie, czy 7-0. No cóż, niestety. No i po raz kolejny wznowienie. Laskowski. Ale damy radę. Będzie 2-1. Adamowicz. 1-0. Ogrodowski. A pierwszy nie wiem. Do Dzielnickiego. Co tak, nagrywaj. Dzielnicki. Do Skwarka. Skwarek. Długa piłka do Mili. Czy Mila dojdzie do tego podania? Nie doszedł. Świetnie zasłonięty. No i wybicie piłki na aut. No, myślę, ten gol trochę z przypadku, trochę niepotrzebny. Zawodnicy byli wyraźnie rozproszeni. Nie piję. Ale już rzutka w pole karne w kierunku Mili. Łapie bramkarz. Rogoziński, waleczny. Jedziesz. Rogoziński w tym sezonie zmienił numer z 6 na 69. Bedra do Rogozińskiego i piłka niestety opuściła boisko. No, drodzy Państwo, ten mecz nie zapowiada się kolorowo dla Farmacji, jednak w futbolu wszystko jest możliwe. Wisła Zakroczyn zacznie wybicie spod własnej bramki. Dalekie wybicie. Przyjęcie piłki przez napastnika z numerem 10. Będę odebrał. Podaje do Rogozińskiego. No, nieudane podanie. Wisła Zakroczyn wznowi grę z autu. Zakroczymy.
trzyma się za Krochczym. Chciałbym zwrócić uwagę na trenera, który zmienił detalicznie swoją fryzurę. O. Jest jak nasz, jak Michał Probierz. Może po meczu napijecie się whisky. Wisła zakroczy, zacznie po rzucie wolnym. Zostań jeszcze do kroczenia. W zakroczeniu znajdą się różne zabytki architektury. Teraz pomocnik z numerem 7. Spróbuje przekiwać. Adamowicz, Rogoziński, Bedra, Adamowicz. Nie. Podanie, powiem szczerze, niedokładne, nieudane. No, jesteśmy świadkami tak zwanej kopaniny. Natomiast teraz już ruszają za takim zawodnicy Zakroczyna. Czy będzie dośrodkowanie? No, piłka przejęta. Przejęta, niestety. Nie było na pewno faulu. Dokładnie. Już jest Rogoziński. Co zrobi z piłką? Mila na skrzydło do Rogozińskiego. Niedokładnie, ale Rogoziński jest znany ze swojej waleczności. Tam, komentuj. I piłka zostanie wznowiona. Auto. Farmacja go. Sialalalalala. Nie, weźmy, kurwa, nie nagrywaj. Wracamy po krótkiej przerwie. Przerwa, że sobie. Tak, fanatycy. Fanatycy odpalili racę. Dajcie zapalić. Oddałem. No i dalekie wybicie Zakroczyna. Walka w środku pola. Gurdała za łatwo odpuścił. Czy przejmie? Milas. Trenda. Bedra. Niedokładnie. No brakuje dokładności. Bartku, yes. Byłeś na poprzednim meczu wyjazdowym Farmacji. Przypomnijmy, z kim się mierzyła ta drużyna. Drużyna Farmacji mierzyła się z WKS Rząśnik. Ale niestety mecz był nie po myśli Farmacji. Skończył się. Co? Przypomnijmy. Ale mam. Co? Mam jeszcze 4. Przypomnijmy. Na drugą połowę. Przypomnijmy, jakim wynikiem skończyło się tamto spotkanie. No, skończyło się niestety fatalnym wynikiem 7-0, tak samo jak z Ażwoj Rembertu w Pucharze Polski. Czy Farmacja tamten mecz zaczęła w podobny sposób? No, byłeś na tym niestety, meczu, byłeś obserwatorem. Byłem obserwatorem tego meczu, nagrywatorem, ale niestety dekompletacja drużyny. Mieliśmy tylko 12 zawodników, jeden rezerwowy, który musiał wejść w pierwszej połowie. Choć świeży zawodnik, młody zawodnik. Spisał się nawet dość dobrze, miał jedną sytuację brankową, niestety. Jak myślisz, czy na ten niekorzystny wynik miała wpływ odległość, jaką musieli pokonać zawodnicy Farmacji? Możliwe też, że... O, tutaj piękna interwencja bramkarza. Ale właśnie wracając właśnie do meczu z Rząśnikiem, no niestety pogoda mogła też się dopisywać, było dużo poślizgów, niestety padał rzęsisty deszcz od samego początku. Ale teraz Bedra, znany jest z atomowego uderzenia z dystansu, no nie tym razem. Ale już Rogoziński przejmuje piłkę. Rogoziński. Niedokładnie. Brakuje dokładności. Ogrodowski zbyt łatwo. Już ruszają z kontrą. Zawodnicy Zakroczyna. Z ich numerem 26. Świetnie zablokowane. Niestety to było na pewno uderzenie o piłkę, bo było na to słychać. No i wybicie piłki na aut przez Dzielnickiego Michała. No. Bartku, jak oceniasz te pierwsze minuty? Niestety zaczęło się fatalnie od szybkiej straty gola. Nie wiem, która była to sekunda. Czy minęła nawet jedna minuta. No cóż, no takie błędy się zdarzają nawet w nowoczesnym futbolu. Teraz Adamowicz, piłka mu została zabrana. Trenda, przejęcie w środku pola, nie opanował, ale jest Bedra. Na lewą stronę do Skwarka, Skwarek. Próba dośrodkowania, Skwarek, piłka odbita od Kępy, Skwarek, rozpędza się lewą stroną, Skwarek, Gurdała, dojdzie do tej piłki, niestety. Proszę, piwko. Co? Też piwo? Wyrzuciłem. Co będę trzymał? Głodny byłem, kebaba sobie zjadłem, piwo wypiłem. No i zawodnicy Zakroczyna po raz kolejny rozpoczną wybiciem z bramki. Kolejne wybicie za połowę.
świetnie. Trenda, źle wyskoczył do tej piłki. Trenda, zbyt łatwo dał się oszukać. Piłka, próba dośrodkowania na skrzydło, nieudana. I po raz kolejny jesteśmy świadkami tak zwanej kopaniny. Co za Kroczyn. Oni już strzelili bramkę. Myślę, że będą chcieli strzelić jak najszybciej drugą i później skupić się. Uspokoić się właśnie na wyniku. Tak, tak. Natomiast formacja no, musi atakować. Muszą atakować, żeby odnieść zwycięstwo. Teraz dośrodkowanie. O, no i piękny strzał. Strzał godny B klasy. Piękny rogal na drugą stronę boiska. Tak, Skwarek. Prawie stracił piłkę, ale odzyskał. No, ale tutaj zawodnicy z Zakroczyna no, zabunkrowali tą bramkę. Tam kręci, to chce, żeby przyszedł do nas na środek obrony. Kto? No i teraz Zakroczyn. No i świetnie bramkarz. Świetnie obronił to Kler. Kler. Tak mamy w rozpisce. Po prostu Bartosz mam imiennik. Bartosz Kler. Tak, Michał Szostak nas opuścił, musi zająć się kibicami. Teraz zawodnicy Zakroczyna, kolejna próba ataku. No i takie podanie, niedokładnie Ogrodowski, nerwowo. Ale przyjęcie przejął Rogoziński, przejął piłkę. Rogoziński w kierunku Mila rozpędza się. Świetne warunki fizyczne tego napastnika, jednak brakuje szybkości. Teraz Zakroczyn. Spokojnie rozgrywają akcję. Ciekawe dośrodkowanie, ale jest tam Skwarek. Skwarek, Bedra. Bedra, wydłużenie piłki do... Do Mili, Mila. No brakuje mu szybkości. Wyraźnie brakuje mu szybkości. W poprzednim meczu był inny napastnik, był dzisiaj on. Widziałem go. Informacja rozpocznie wyrzutem z autu. Adamowicz już dobiega do tej piłki. No, czy rozegrają tą piłkę w angielskim stylu? Nie, krótko, do Mili. Mila, problemy z przyjęciem. Nie porozumieli. Ale jeszcze piłka jest po naszej stronie. Poszła właśnie po zawodniku z Zakroczyna. Niestety złe dośrodkowanie, ale wybicie też niczego sobie. Znowu out. Tutaj widzimy przy linii nerwowo nie tylko trener, ale również Dawid Nowak, leczący kontuzję, wspierający cały czas drużynę Farmacji Tarchomin. Znany z tego, że marnuje 100% sytuacje. No i teraz Mila ciekawie. Laskowski w Bedrę. I Laskowski ofiarnie. No i rusza teraz Zakroczyn. Zakroczyn atak lewą stroną boiska. Zakroczyn. No i faul Rogozińskiego. Pociągnięcie za koszulkę. No chyba skończy się na słownym upomnieniu. No to nie był fan na żółtą kartkę. Krótka wymiana zdań z arbitrem. I Zakroczyn zacznie od rzutu wolnego. Muszę się wspomnieć, że Zakroczyn właśnie wraca po dwóch latach przerwy. Do B klasy? Tak, wraca do B klasy po dwóch latach przerwy. Niestety została rozwiązana w sezonie 14-15. Nieznanych przyczyn, a tutaj proszę bardzo. Młodzi dość zawodnicy, jak na to... Tak, teraz będzie rzut wolny, zawodnik z numerem 8. Dośrodkowanie na pole karne, pewnie bramkarz. Tutaj widzieliśmy atak zawodnika Zakroczyna, ale już jest Skwarek. Za wolność rozgrywana ta kontra Skwarek, zbyt mało zawodników? Niedokładnie. Myślę, że brakuje trochę Farmacji Tarchomin zgrania w takich niektórych sytuacjach. Tak, brakuje pewności przede wszystkim siebie. Tutaj niestety... Każdy się jakby bał podejść. Tak, ale świetnie w obronie Zielnicki. Ale stracił piłkę, dośrodkowanie na pole karne. Ale niestety obok nie. Bramki. Obok bramki. No, ciągle czegoś brakuje tej formacji w grze defensywnej. Formacja zacznie wybiciem. Farmacja przed tym sezonem, tutaj było wiele inwestycji, przede wszystkim w nowe stroje, które można kupić, można zamawiać, koszulki. Przypominamy o wspieraniu drużyny poprzez przelewy bankowe. Całość można znaleźć na Facebooku, jest specjalnie tworzone wydarzenie.
Także nie da. Nie, tutaj wracamy właśnie do meczu. Która rozgrywa się na lewej stronie. Tak, Trenda. Trenda do Laskowskiego. Laskowski, Skwarek. Laskowski. Skwarek. Niedokładnie. Do Gurdały. Tylko rozłożył ręce. Zobaczmy w ogóle, jak na ten stadion. Znajdujemy w ogóle się na stadionie Hutnika Warszawy. Tak, który, na Mariewąckie 34. Który jest w tym sezonie nowym boiskiem domowym Farmacji Tarchomin. Musimy przyznać, że dzisiaj frekwencja na stadionie jest zadziwiająco duża. Tak, ale tutaj no, widzimy, no, brakuje tego dopingu. No niestety, ale jest, są kibice, którzy chcą oglądać ten przepiękny futbol. Tak, teraz świetne wybicie na aut Michała Ogrodowskiego, czyli rzeźnika z pancera. No, przypomnijmy, gra z kontuzją kostki, więc no, tutaj widać, że każdy krok sprawia mu ból. Ale no, liczymy na to, że zostawi serce na boisku. Oby niezdrowy. Oby niezdrowy. Teraz Zakroczyn. Ciekawa próba zdobycia bramki. Pewnie bramkarz. Efektownie, ale nie efektywnie. Dalekie wybicie. Mila. Dojdzie do tej piłki Mila. Mila cały czas przy piłce. Próba przerzutu do Rogozińskiego, ale niedokładnie. Wybicie. I już rusza Zakroczyn. Po raz kolejny atakują lewą stroną. Będzie dośrodkowanie. Po raz kolejny zawodnik z numerem 26. Zejście, ale tym razem strzelał, ale... Prosto bramkarza. Złapał jak muchę, która wolno leci. Tak, ale dotychczas świetne zawody właśnie rozgrywa zawodnik Zakroczyna z numerem 26. Adamowicz stracił piłkę. Teraz zawodnik z numerem 8. Próba odebrania ślizgiem. Ogrodowski, pewne wybicie. Tak, łata te dziury w obronie. Michał Ogrodowski, ulubieniec kibiców, ulubieniec Tarchomina, dziecko Tarchomina, złote dziecko Tarchomina, to jest ten zawodnik. Ale już zakroczy znowu z autu. Krótkie wykonanie. Tak, dośrodkowanie. Ale nawet... Ale no, nie z takich miejsc w B-klasie bramki lubią wpadać. Tak. Chciałbym się przypomnieć, pamiętam bramkę z Sarockiem, Dywa Sokół, co wpadła po pięknym wykonaniu rzutu rożnego. Niestety bramkarzowi brakło trochę wzrostu do wyjęcia tej piłki. Ale braki fizyczne można nadrobić walecznością i techniką. A technika, jak dobrze wiemy, jest zjawiskiem w B-klasie niezwykle rzadko spotykanym. Tak jest. O, zakłócenie na antenie. Trenda, Rogoziński. Szybkie Trenda. Aj. No i Rogoziński odebrał. Piłka w grze. No i na aut. Aj, na aut. Nie, dzięki. Sędzia! Znowu Adamowicz. Adamowicz do Mili. Nie ma spalonego. Mila za długo. Adamowicz. Próba dośrodkowania. Ale niestety. No i po raz kolejny aut. No jak zwykle. Autów w meczu B-klasy nigdy nie brakuje. Jeśli nie wiesz, co masz zrobić z piłką, wybij ją na aut. Adamowicz. Laskowski. Proste zagranie do Laskowskiego, ale niestety nie dobiega do piłki. I znowu aut. Co? Co mówił? Sprawdź, czy jest live. Nie wiem jak, ale sprawdź. Dośrodkowanie w pole karne. Mila. Dośrodkowanie. Próba przewrotki. Trenda. Gurdała tam próbował, ale nic z tego nie wyszło. I Wisła zakroczy. Farmacja próbuje stwarzać okazję, jednak nie są to sytuacje bramkowe. No niestety. Jest! Jest. Dawid! Gurdała. Skwarek. Trenda. Do Adamowicza na prawą stronę. Adamowicz. Szybkość Adamowicza. Wybił.
No ale Wisła Zakroczyn cały czas dominacji. Rogoziński! Ale niestety. Próba strzał z dystansu. Ale jeszcze Bedra się niestety. Obok bramki. Odważnie. Odważnie, niestety. No tak, Bedra jest znany z strzał z dystansu. Przypomnijmy jego wybitną bramkę w meczu z Coco Jumbo. Tak. Wygraną właśnie bramkę, która... Stadiony świata. Tak. Nawet Casemiro nie strzela takich goli, jakie strzela Bedra Paweł. Tak jest. Jak trafi. Przepuść gardło. Mieciu. I mamy kolejny aut. Jakaś pomoc medyczna. Trener, jakaś kontuzja. Może. No i... Proszę, że... Źle wykonany rzut z autu. Trenda cały czas przy linii bocznej. Rogoziński. Laskowski, Rogoziński, sztuczka techniczna Bedra, ale do Laskowskiego. Czy Laskowski dojdzie? Niestety nie doszedł. Piłka wyszła niestety za linię bramkową. No niestety, brakuje tej dokładności. I Zakroczyn zacznie od bramki. Raz kolejny wybicie dość interesujące. Interesujące. Piłka nabrała jakiejś dziwnej rotacji. Tak. Formacja cały czas gra w dziesiątkę. Ale gotowy do powrotu jest Trenda. Nowy kapitan formacji. Teraz strzał. Odważnie. Czekaj, czy mi się nagrało to. I Trenda otrzymał zgodę od sędziego na powrót na boisko. W międzyczasie zawodnicy uzupełniają płyny. My też. No i od bramki formacji zacznie Bartłomiej. Bartłomiej czy Bartosz ma? Czy Bartłomiej? Kler. Po prostu Kler. Bekler. Nowy nabytek na bramkę formacji Karchomin. No niestety trener i bramkarz formacji doznał kontuzji. Piotr Dobrowolski. Wspaniały człowiek. Wielka postać. Znany głównie ze swoich podróży w okolicach Białegostoku. Wspaniała postać, nietuzinkowa. Tak, teraz Skwarek, Mila. Mila do? Do Gurdały. Gurdała rozpędza wchodzi, się lewą stroną. Ale niestety został wyjaśniony przez zawodnika z Zakroczynia. Niestety. No w formacji pojawiło się sporo nowych twarzy, ale Bartku... Też widzę, że niestety kadra formacji się uszczupliła. A tak, oczywiście tutaj jest słynny transfer naszego napastnika do Gwardii Warszawa, podobno. Nie wiem, czy tam gra. Ale oczywiście życzymy mu większych sukcesów, ale niestety... Tutaj skwara. Brakuje Lyona na ataku. Palcem się nagrał. Znany jest przede wszystkim ze swoich świetnych warunków fizycznych. Przygotowania właśnie fizycznego. No Polski Liuboja, no myślę, że formacji brakuje. Brakuje właśnie siłowego zawodnika na. Tak, a poza tym jest to zawodnik, który no, swoją charyzmą podrywał swoich kolegów z drużyny do walki. Teraz wybicie Zakroczyna. Zakroczyn. My. Kroczymy. I po raz kolejny skrzydłowy z numerem 26. Jest Laskowski, Ogrodowski. Pewnie. Mądre wybicie Ogrodowskiego. Jeszcze chyba z tego, co widzimy, udało mu się nabić zawodnika drużyny przeciwnej. Jednak nie, tutaj sędzia chyba wskazał na rzut wolny. Możliwe, że był spalony, ale nie jestem do końca pewien, co tam tutaj się stało. No, chorągiewka nie została podniesiona, jest raczej to był rzut wolny. Kler, dalekie wybicie. Mila niestety mija się z piłką. Ale jest Bedra. Piękny obrót. Wydłużenie. Do Gurdały. Gurdała z numerem 99. Gurdała. Wchodził między przeciwników, ale nic z tego nie wyszło. Trenda. Przejęcie piłki przez Skwarka. Skwarek. Aż se poradził tutaj z zawodnikiem Zakroczyna. Jeden, drugi. Tutaj podanie w kierunku Rogozińskiego. No i bramkarz. No brakuje po prostu klasycznej dziewiątki. Tak, ale tutaj proszę bardzo, złe wybicie bramkarza, która trafia właśnie piłka pod nogi Adamowicza. Adamowicz, próba strzału niestety, nie na wiwat. Mila rozkłada ręce.
On czekał na tą piłkę. Był niekryty. Natomiast no, chyba Maciej Adamowicz go nie dostrzegł. W samym tym zamieszaniu, mówiąc krótko, podjarał się. Ale tutaj widzimy potrzebna pomoc medyczna. Jeden z zawodników zakroczyna, leży na murawie, nie podnosi się. Być może jakaś kontuzja. Poważniejsza. Tak, tak. Natomiast zawodnicy w międzyczasie uzupełniają płyny. My również, ponieważ dobre nawodnienie w trakcie trwania meczu jest kluczowe. Przypomnijmy, że dzisiaj mamy 35 stopni, także polecamy spożywanie zimnych napojów, chłodzonych. Tak. I właśnie w takie dni jak ten trzeba po prostu dużo pić, żeby organizm prawie funkcjonował. I za to się powinniśmy teraz wszyscy napić. Szkoda, kurwa, bo tak przyszła. Zawodnik Zakroczyna opuszcza boisko. Zakroczyn przez chwilę będzie grał w dziesiątkę. Tutaj chyba szykowana jest zmiana, bo rozgrzewają się zawodnicy z Zakroczyna. No, młoda kadra, młodzi zawodnicy. Tak jest, właśnie to jest zasadniczo... Zakroczyn jest powołany z młodzików. Rocznik 98-00. Grali w młodzikach. No. Skwarek w kierunku Mili, ale Mila niestety, ale jeszcze akcja się nie zakończyła. Gurdała, Skwarek do Bedry, Bedra. Na miejsce, ale niestety próba strzału nie wyszła. No i teraz zakończył, zanim z numerem 4, na skrzydło. Zejście do środka, jest tam Laskowski. Piłka na prawe skrzydło, zawodnik z numerem 7, przedłużenie, po raz kolejny prawe skrzydło, zawodnik z numerem 10, obok niego Skwarek, Skwarek nie odpuszcza, będzie próbował dośrodkowania, poradził sobie ze Skwarkiem, dośrodkowanie i mamy rzut rożny. Trener instynktownie po prostu skierował piłkę za linię boczną, zapowiadało się, że mogłaby być to groźna sytuacja. Dobre, chuje mi. No chodź, polecam. No i mamy rzut rożny dla Zakroczyna. Czekamy dośrodkowanie. Bedra niedokładnie, zamieszanie. Trenda, Bedra do Mili. Atak 2-4. Już dogania pan Mile Zakroczyna do Rogozińskiego. Rogoziński. Biega tutaj Adamowicz na prawej stronie. Rogoziński strzał. Ja pierdolę. Nie zabrakło, naprawdę. Dawać ich, dawać! Fenomenalny strzał Rogozińskiego. Będzie zmiana w drużynie. Z numerem 22 na boisku pojawi się Seńko. Tak, za Laskowskiego. Jakaś kontuzja. No, niestety, no, zmiana jest konieczna, ale obecnie w B-klasie chyba mamy limit aż 7 zmian, gdyż nastąpiła zmiana w przepisach. Oczywiście. W całej właśnie rozgrywkach mazowieckich może właśnie wykonać już 7 zmian. Jest to oczywiście ułatwienie, oczywiście. A teraz rzut rożny dla formacji. Trenda. Dośrodkowanie w pole karne. Trenda. Bedra, czy dojdzie do tej piłki? Bedra, Rogoziński. Rogoziński strzał. I kolejny rzut rożny. Kolejny rzut rożny. Żałuję, że muszę. Tutaj słyszymy stękania. To jest bunt kibiców na tą reformację. Misiek, ja kiedyś jeszcze przyjadę. To było stękanie. Źle opłaca się. Misia Szostaka, znanego jako wokalista zespołu Geyser. Tak. Czy była kontuzjona w zespole? Tak. Biały strzał. I teraz mamy rzut rożny dla formacji Gurdała. Będzie bramka. Gurdała dośrodkowanie. Prosto w bramkarza, ale bramkarz nie łapie. Ostatecznie jednak opanował sytuację. Dawać formację, dawać! Dalekie wybicie Adamowicz. Już przejmuje Zakroczyn. Podbiega Bedra za wolno. Adamowicz do Ogrodowskiego. Rzeźnik z Pancera do Dzielnickiego. Dzielnicki.
No wrócił po kontuzji Michał Dzielnicki. Zresztą dzisiaj w formacji defensywnej Farmacji mamy aż trzech Michałów. Także jak to mówią, świat jest mały, trzy Michały. I teraz zacznie zakroczyć. Wybiciem. No to nieporozumienie. No i faul. Faul na zawodniku z Wisły Zakroczyn. Myślisz, czy jest pewna analogia dotycząca koloru koszulek drużyny z Zakroczyna do Wisły Płock? Właśnie zastanawiam się właśnie, dlaczego mają kolor niebieski. Być może chodzi o kolor rzeki. Możliwe. Wisła nie wydaje, że jest aż taka piękna niebieska. No i teraz ośrodkowanie w pole karne. Kler, pewnie. Wybicie. Do Gurdały. Gurdało. Próba wydłużenia piłki. Tak, teraz no, nieudana próba. Mila do Rogozińskiego. Rogoziński wchodzi. Rogoziński, ciężko jest mu zabrać piłkę. Rogoziński, ale nie ma do kogo podać. Nikt się nie pojawiał, no i stracił piłkę. Długo trzymać. To się wydaje, że zawodnicy po prostu stracili wiarę w to, że ta akcja ma powodzenie, ale no już to rusza Zakroczyn. Ogrodowski, ale pewnie. Ogrodowski wyjaśnia. Czyści dzisiaj Michał, pomimo kontuzji. Mimo tego, że gra z kontuzją, no to jest taki farmacyjny Kamil Glik. Mila. No i... Podanie do Skwara wchodzi w pole karne, ale nie. Próba faulu. Trenda. Przewrócił się o piłce. Na chlebie się przewrócił. No i teraz rusza Zakroczyn, ale świetnie Adamowicz. Musimy. Mecz trwa już 37 minut. Małe podsumowanie. Przypomnijmy, Farmacja przegrywa 1-0 po bramce w pierwszej minucie meczu. Ale musimy przyznać, że kolejne 30 minut meczu zapowiada się zachęcająco. Są akcje, tylko niestety nieskuteczne. Tutaj widzimy teraz Mile przy piłce. Tak. Podanie do Mila. 22 Mila, nadal przy piłce. Mila, Rogoziński. Dawać! Mila wchodzi, próbuje. Rogoziński, czy będzie dośrodkowanie? Prosto. Mamy rzut rożny. Piłka do zakreślenia. Nie, jednak chyba tylko out. Out? Out. Serio? No, praktycznie wszyscy zawodnicy Farmacji w okolicach pola karnego. Tylko dwójka stoperów. Tutaj asekuruje rzut z autu. Adamowicz. No i tam sędzia pokazał. Niestety akcja musi zostać zakończona. Nawet nie widziałem tej akcji. Jak to się działo? Noga prawdopodobnie została zakończona. Zakończona. Komentatorzy po prostu nie nadążyli z tym, co akcja, robi. Akcja była zbyt szybka. Tak, sędzia był za szybki. Ale już rozpoczyna Zakroczyn, to był rzut wolny. Płasko. Bedra. Skwara. Do Mili. Mila niestety. Skwarek, po raz kolejny Skwarek. Dawać Farmacja, dawać! Widzimy, zmagają się okrzyki, ale to Zakroczyn jest przy piłce. To oni kontratakują, ale tutaj mądrze Dzielnicki wybił piłkę na aut. Jeszcze 5? Minut? 34! Dawid Nowak, można powiedzieć, że jest trochę... Wiadomość masz! Tak. Ale tutaj widzimy Zakroczyn. Zakroczyn i niestety... Niewiele zabrakło, żeby było 2-0. Wystarczyło dostawić nogę, ale to jeszcze nie koniec tej akcji.
To jest numerem 8 obok niego Rogoziński. Rogoziński mądrze na aut. Od niewiele zabrakło, mogło być 2-0. Mogło być 2-0 i sytuacja by była stała niepewna. No teraz Farmacja Trachomin musi pokazać wolę walki. Wolę i przede wszystkim gotowość do tego, że są w stanie odrobić tą jednobramkową stratę. Sieńko, Mila, podanie do nikogo. Rogoziński próba odbioru piłki, Trenda, no zawodnik z numerem 26 przechodzi wszystkich. Jeszcze tutaj próba dośrodkowania, Zakroczyn. No i pozwolono piłce opuścić boisko, wyszło na aut. No trochę... No i strata. No Wisła Zakroczyn ma wyraźnie problem z podstawowymi zagraniami. Co jest smutne, no niestety Farmacja Tarchomin przegrywa z taką drużyną. Adamowicz, Rogoziński, przedłużenie. Sieńko nie przyjął. Sieńko, próba odbioru piłki nieudana. Zakroczyn. Już po raz kolejny skrzydłowy z numerem 26. Strzał. I mamy ależ bramka, drodzy Państwo. To jest jak dotychczas najlepszy zawodnik tego spotkania. Robi na boisku to, co chce. Precyzyjne wykończenie. Niestety dla Farmacji no wynik 2-0 w tak zwane plecy. No ale ten strzał do Stadiony Świata. Piękna bramka młodego zawodnika. No cóż. Kler próbował. No, zrobił co mógł, no ale to był strzał nie do obrony. Trenda. Do Adamowicza. Adamowicz. Mila. Próba nie wiadomo czego. Ale znany jest z lepszych występów. Mila. Rogoziński. Świetne przyjęcie. No to jest kapitan z poprzednich latach. No, serce tej drużyny. Znany z waleczności. Trenda. Będę ma lewą stronę wolną, ale niestety wydłużenie do nikogo. Farmacja ma pewną tendencję grania piłek na środek. Już rusza z kontrą Zakroczyn. No i tutaj zbyt łatwo. Piłka na skrzydło, ale świetnie Trenda, świetnie się ustawił. No i rusza kontra. No ale zbyt małą ilością zawodników jest wyprowadzany ten kontratak. Rogoziński, zejście do środka. Rogoziński, Sieńko. Sienko do... chciałby dużo do Mila, niestety został zbyt łatwo. No i już strata w środku pola. Rusza Zakroczyn. Podanie na skrzydło do Zonika z numerem 26. Rozpędza się na skrzydle. Sztuczka techniczna, ale Ogrodowski. Pewny przechwyt w obronie. Już jest Trenda. Rogoziński. Nie ma do kogo podać. Rogoziński. Piękna piłka do Gurdały, ale... Ale bramkarz łapie. Gurdała chyba nie przeczytał zamiarów Rogozińskiego. Już wznowił Zakroczyn. Do środka Trenda zbyt łatwo przepuścił tą piłkę. No i taki strzał do środkowania nie wiadomo czego. Krótka lob. Po prostu można powiedzieć, że zawodnik obsługujący tego zawodnika padem za mocno przycisnął przyciski Y i LB, tak zwane QW. Ale teraz znowi Kler w bramce. Wybicie dalekie. Jest tam Gurdała. Ale Wisła Zakroczyn no przejmują z wielką łatwością. Zbyt łatwo Farmacja daje piłki. A no brakuje dokładności, czyli to, co podstawy klasy, podstawy piłki nożnej. Tak, ale tutaj to zbyt łatwo, zawodnik z numerem 4. To 26. Ten strzela i mamy gol. Mamy 3-0. To jest sędzia! Sędzia spalony! Sędzia! Chuj! Po prostu to, co robi ten chłopak w dzisiejszym meczu, on jest klasą sam dla siebie. No i niestety, Farmacja przegrywa 3-0 z Wisłą Zakroczyn. Zdawałoby się powiedzieć, że no, patrząc na zapowiedzi meczowe, a miało być tak pięknie. Już
formacja wznowiła. Nie, zostaj tylko ją. Wódki się napić. No niestety. Kler. Ogrodowski. Kler. Kurwa, nie bronimy wyników, ludzie. Do Dzielnickiego. Dzielnicki. Dzielnicki do Bedry. Bedra do... Skwarek. Skwara niedokładnie na lewą stronę. Brakuje tej dokładności. Koncentracji przede wszystkim. Bedra próbowa walczyć o piłkę. Już rusza Zakroczyn. Świetnie trenda. Bedra zdążył się podnieść. Skwarek lewą stroną. Skwarek do Bedry. Długie do podanie. Na środek. No i bramkarz. Cieńko stracił piłkę. Skwarek do Rogozińskiego. Dobra piłka, Rogoziński. No i piłka puszcza boiska. Po raz kolejny. Niestety, ciągle czegoś brakuje. Zakroczyn zacznie od bramki. Wybicie na lewą stronę. No, zbyt łatwo wszystko idzie tutaj drużynie z Zakroczyna. Zbyt łatwo przechwytują piłkę, wymieniają się podaniami. Tutaj po raz kolejny atak lewą stroną. Sędzia! W którą stronę? Mamy faul, doszło do zderzenia dwóch zawodników. Na murawie leży Trenda, zawodnik z numerem 7, który się podniósł. Trenda zwija się z bólu, ale podnosi się. Jest gotów do gry. Pomoc medyczna nie będzie musiała reagować. No i jednak mamy faul dla drużyny z Zakroczyna. W murze dwuosobowym Milej Trenda, to jest jakiś 42 metr do bramki, szansa na dośrodkowanie, za wcześnie, będzie ponownie rozegrany ten rzut wolny, takie emocje tylko w B-klasie. Tylko takie emocje, zawodniki poczekają na gwizdek sędziego. Dośrodkowanie. Nie, jednak krótkie, nie. Krótkie rozegranie. Po raz kolejny za 26. MVP tak. Tego meczu na tą chwilę. No zbyt łatwo. Można powiedzieć, że to jest taki turbo zakroczy. Turbo zakroczy, tak. No niestety, kraj, niestety. Miast, które słynie z największej produkcji cebuli w okręgu mazowieckim. No, no i jak konkurować z drużyną, która ma takich sponsorów? Tak jest. Kler, dalekie wybicie. Sieńko przegrywa rywalizację. Dzielnicki, Ogrodowski. Mamy rzut wolny. Nietypowa sytuacja. Nietypowy mecz. Nietypowy mecz. Przede wszystkim. Zbyt łatwo oddana bramka. Młoda drużyna, która jest nieograna. To jest pierwszy mecz w tym sezonie. Pierwszy. Niestety pierwszy mecz wyciągnięty z pauzą, gdyż drużyna z Łochowa się wycofała z rozgrywek. No i jak widać, no, radzą sobie bardzo dobrze. Mogą być pretendentami do wygrania, do mistrzostwa B-klasy. Dośrodkowanie w pole karne. Kler, pewnie. No tutaj jeszcze no, bardzo chamska próba przewrócenia bramkarza formacji, ale już rusza z kontrą formacja. Gurdała, zejście do środka. Gurdała, do Bedry. Mila przy piłce. Strzał z dystansu. Bramkarz niepewnie. Z trudem. Tak, bramkarz grający. Odbija piłkę od swych rąk. Tak, ja tutaj też widzę pewną analogię. No nieprzypadkowo bramkarz gra z numerem 69, ma różową koszulkę. Resztę dopowiedzcie sobie Państwo sami. Natomiast tutaj już kontratak. Wisła Zakroczyn. Zakroczyn. Dośrodkowanie. Strzał i piękne. Pewnie. Pewny chwyt bramkarza. Adamowicz. Na prawej stronie. Adamowicz, biegnisz. Tak, młody zawodnik, debiutował dopiero w zeszłym sezonie, w końcówce sezonu. Mila wyraźnie cofnięty. Mila. Wydłużanie piłki do Gurdały, no ale niedokładnie. Nie dochodzi. Piłka niedostępna.
Zielnicki. Trenda próbował odebrać piłkę. No tutaj za łatwo po raz kolejny. Wisła Zakroczyn. Podanie na lewe skrzydło. Tutaj poszli za akcją. Strzał obok bramki. Ale groźny, kąśliwy strzał. No, zwolennicy Wisły Zakroczyn poczuli się bardzo pewnie w tym spotkaniu. Mają pewne przewagę trzech bramek. Tak, widać to wyraźnie. No, są gotowi, żeby strzelić jeszcze jedną bramkę. No, teraz grają na takim luzie. Formacja musi strzelać, oni tylko mogą. To jest bardzo ciężki mecz dla formacji Tarchomy. Na nowym stadionie. Wybicie. Jakie wybicie? Pedra wydłuża piłkę do Mili. Mila rozegrywa do Gurdały. Bedra, Mila. Ciężko zabrać piłkę. Mila wszedł między trzech obrońców. Bedra będzie szukał strzału, a jednak nie zakiwał się. Trochę się zakiwał. Ale... Ręka, mamy rzut wolny. No to jest. To jest 18. Zagrał ręką. Tak, tutaj jest szansa na zdobycie gola. Bardzo dobre miejsce do oddania groźnego strzału z rzutu wolnego. Dobry prawonożny zawodnik. Biorąc pod uwagę fakt, że bramkarz Wisły Zakroczyn nie może pochwalić się zbyt dobrymi warunkami fizycznymi. Tak, trochę brakuje mu wzrostu, więc... No tutaj potrzebny jest przede wszystkim celny strzał. Celny strzał. Nie rozgrywanie piłki, tylko próba tak, strzału. Do strzału podchodzi Rogoziński i Bedra. Który z nich uderzy? Czterech zawodników w murze, Rogoziński strzela, aj, minimalnie, a bramka zostałby przelobowany. Dobry pomysł na techniczny strzał, no niestety zabrakło po raz kolejny dokładności. Co jest? Boże. Nie wiem, są tu wszyscy z kibicami poszedł z nimi. No i Zakroczyn znowu od bramki. Kiepsko. Nie wiem, nasłuchują. Oni wszyscy. Kończy się. Wybicie. Trenda. Do tyłu. Rusza za miejsce numer 26. Załatwo. Dawaj. Strzela. Nie. Świetnie. Brawo. Brawo bramkarz. Sieńko. Mila. Bedra. Cały czas zagrania do tyłu. Rogoziński, doszedł do tej piłki Rogoziński. Rogoziński niestety, ale mija zawodnika z Zakroczynia. No on jest znany z tego, że jest zawodnikiem walczącym do końca. No i mamy rzut wolny dla Wisły Zakroczynia. Sędzia doliczył całą jedną minutę. O, no pewnie, Wasiek tutaj rezerwowy. Farmacji. W poprzednim meczu miał szansę na strzelenie gola, niestety. Tym razem Trenda, dośrodkowanie. Nieudane. Rogoziński. Trenda, Rogoziński. Popatrz. Sieńko. Już jest przy nim za wolno. Za wolno są rozgrywane te akcje. Prawa strona. Zakroczyn. Utrzymał się przy piłce. Już jest przy nim Skwarek. Ale próba odbioru nieudana. Już jest zawodnik z numerem 26. Skwarek rozpędza się lewą stroną. Skwarek. Przydałby się formacji. Gol. Skwarek. Świetnie sobie poradził z przeciwnikiem. Skwarek. Za na plecach zawodnika. Ale jeszcze. Gurdała. Ale zbyt łatwo ta piłka. I rozpoczynamy po lekkich... Tak, po lekkich opóźnieniach. Zakroczyn już przy piłce. Na prawe skrzydło Skwarek. Pewny odbiór Skwarek. Skwarek. Piłka opuszcza boisko. Jednak sędzia... To się już nagrywa? Tak. Jest z nami pan Adrian, znany z kartofli. Teoretyk w futsalu kobiet. Znawca futbolu. Panie Adrian, jak ocenia pan dzisiejszą grę farmacji? Bez zmian. Gdzie jednak te nowe koszulki, nowy stadion nic nie pomoże. Może będzie lepiej kiedyś. Ale musicie strzelać. Więcej strzałów. Bramkę.
bo wyraźnie brakuje dokładności. A tutaj mamy zmianę dwóch zawodników. Wchodzi na boisko Bury Burczyński i Zieliński. Zmiana zostanie za Ogrodowskiego oraz... Z boiska schodzi Ogrodowski. Prawdopodobnie ta kontuzja mu się odnowiła. I schodzi, z tego co widzę, Gurdała. Gurdała. Tak. Czyli Burczyński, Burczyński wchodzi na prawą stronę. Na lewą. Na lewo? Burczyński wchodzi na lewą stronę. Dobra, na prawo. W środek pola wejdzie Zieliński, natomiast tutaj chyba Trenda będzie grał jako środkowy obrońca. Dość dobra zmiana. Czy dobra? Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra zmiana. No już Kler rozpoczyna wybiciem. Krótko do Trendy. No i błąd. 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 No i drodzy Państwo. Ale nie będzie. 4-0. Dzielnicki. Ja pierdolę. 4-0. Dawać, słabi są. Dawać te puławy. Drodzy Państwo, no kuriozalna bramka. Kuriozalna sytuacja. No nie wiem nawet jak to skomentować. Lecimy gola w pierwszej sekundzie. Dobra? Panie Adrianie, może pan ma jakieś słowa, które opiszą to, co się chyba wydarzyło. Mamy pycha pierwszych sekund. Dobra, ja zapytam tutaj naszych komentatorów. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Radek Kowalczyk, Bartosz Mestowski i pan Adrian, ale zapomniałem nazwisko. Po prostu Adrian. Adrian Józefson, Arian Dur, czy jak mu tam. Było w przelewie, ale zapomniałem. Szagun, i co, już wszedłeś? Nie wiem wywiadu do kamery. Podbiegasz do piłki. Nie wiem wywiadu do kamery, bo to się wywiadu. Chcę powiedzieć, że początek meczu, jak i początek drugiej połowy, po prostu dramatyczny. No tak. No. Ja myślę, że potrzebujecie popracować nad szybkością troszeczkę. No to na pewno. I skutecznością. Ale teraz rusza kontratak. Skwarek. Rzut rożny. Będzie rożny? Będzie. Dobra, zagrajcie. No właśnie wtedy wchodzę ja na ostrożny. Zabrakło podstawowego metra. Będzie dośrodkowywał Skwarek. No ciągle czegoś brakuje tej drużyny. Dośrodkowanie w pole karne. Do nikogo. Nie ma świeżości w kroku. Już rusza za krocznym z tym kontratakiem. No tutaj z nami jest Dawid Nowak, który prowadzi transmisję live tego meczu. Pozdrawiamy wszystkich kibiców. Mieliśmy kilka wejść na żywo oglądających, zobaczyli, że 4-0 wyszło. Wyszli? O, więc... No, ja się troszkę nie dziwię. No. Myślę, że trochę zbyt pewnie redaktorzy farmacji Tarchomin poszli nie, do tego. Nie, świece poszły niebieskie. No niestety... Ciężko to komentować. Gra... Nie bramki? Gra lepsza niż wynik. Tak. Tak można powiedzieć. Bo te 4-0, 4-0 nie jest zasłużone. No 3 ok, ale nie 4. Wykupię tylko 26. Jest dobry. Masz, ale oni obóz nie umieją. No to jest ich problem. No to jest rocznik 9800. Nie ma co się oszukiwać. Młoda drużyna, która podchodzi do rywalizacji z dużo bardziej doświadczoną formacją Tarchomin bez żadnych kompleksów. Ojej, ale powiedział. Nie boją się grać. Odważnie. No, je boją. Szybko. Dokładnie. Czyli to wszystko, czego brakuje formacji w dzisiejszym spotkaniu. Bartku, jaki będzie wynik? Ostateczny. Będzie walkover dla formacji. Walkover dla formacji. Będzie tak. Czyli 6 czerwonych kartek dla Wisły. 5 wystarczy. 5. W sensie, że 6 zostanie. A, no w taki sposób oczywiście, tak. Dobrze, a co na to nasz komentator? Myślę, że tutaj może być 5-1 właśnie dla Wisły. 5-1 dla Wisły. Ja myślę, tak, że będzie 5-1 dla farmacji. Tak. Sędzia anuluje 4 bramki, ponieważ mamy VAR i tych goli nie było. Dziękuję. Kurwa. Widzimy zamieszanie. Ja będzie, że 5. Nie no, kurwa, to rzut wolny dla Zakroczyna. Będzie 5. Bo zaraz się obstrają w obronie. Zobaczcie. Obrót z kontuzją. Dośrodkowanie w pole karne. A nagrałeś tamtych? Bo czułeś karę. Oni pachną jak ryby. Mądra gra w defensywie. Ale pani próba wysoko też stoją. Dawaj go, słabi są. No tutaj widać, że brak takiej piłkarskiej zawziętości zawodnikom farmacji. Zbyt łatwo odpuszczają. Teraz Skwarek. Dobrze, jedziesz. Dawaj. Do... Cienko. Bardzo cienko. Dobra, ale tutaj po raz kolejny zbyt łatwo. Panowie, stroje są białe. Szanujcie nasze kolory. Ej, no ale jest 30 km spalonego. Spalony.
No kurwa, trochę ten sędzia tylko później. No też widać, widać wiele zastrzeżeń do pracy samego sędziego, który do liniowych. Sędzia główny dużo lepiej wygląda. Pani niż... jest z gazety? Dzięki Bogu. Niech pani nie robi zdjęć. Sędzia dużo lepiej wygląda na boisku niż sędziuje. Bo my po meczu powiemy, że nie było meczu. Nie może być żadnych dowodów. Najlepsze. Też takie chcemy zrobić. Ale weźcie takie benzynowe zrobić, to kupię. Adamowicz. Na ropę. No a na co? Kupcie cały przemysł naftowy. A co on Polwę Tarchomin? Dobrze. Kaczyński. Co? No. Jeszcze nie raz. Przed góry, gwiazda. Przeczyście ci komin. No, zaraz pójdę, to krzyczę tam na dole, ale... Dobra, straszne. Gdzie jest dziecko? To jest znana postać farmacji Tarchomin. Tak, Majdi. Tutaj z nami na trybunach. Fanatyk. Fanatyk farmacji, ze stałym wyposażeniem, piwo w ręku. Ale jeszcze nie zamknięte. Tak. Piwo w ręku, mało mam tu dzień. No tutaj chyba będzie kolejna zmiana. Pietrzak gotowy do wejścia. Zmiany są potrzebne. Oby to była zmiana na lepsze. Oby to będzie na lepsze. Wybicie. Dzielnicki, Bedra, Zieliński odpuścił, zawodnik z numerem 26 zakroczyna, Trenda dobrze, ale Zieliński tutaj po czym się zastawiał, Trenda po raz kolejny główkuje, 26, co zrobi z piłką, no już pokazał się w dzisiejszym meczu z najlepszej strony, Trenda wybicie piłki w kierunku Mili, i piłkę przejmują obrońcy, spokojne wycofanie do bramkarza, na prawą stronę Rogoziński. Jest szansa na bramkę. Rogoziński. Poradził sobie z jednym przeciwnikiem. Rogoziński za długo. Za długo. Ale jeszcze ale szansa. Jest. Sieńko próbował odejść strzał. To jest kurwa dramat. No i tutaj zawodnik Wisły Zakroczyn zwija się z bólu. Biegnie do niego pomoc medyczna. Zbliżenie na tym. A ja. Przerwa w grze. Kurwa, ja naprawdę może na... Nie te studia wybrałem, na operatora się powinienem nadać. No, czy by... Tak, zawodnik schodzi tutaj podtrzymywany przez kolegów. Będzie kontuzja, będzie zmiana w drużynie Wisły Zakroczyn. Będzie też zmiana w drużynie farmacji. Schodzi Adamowicz, w jego miejsce Pietrzak. Z numerem 17. Natomiast tutaj zawodnik Zakroczyna schodzi w bólach z boiska. To jest chyba kapitan drużyny. Kurwa, ja to znam chyba. Ale Zakroczyn nie przeprowadził zmiany. Ciekawe, czy wejdzie ktoś inny. No, ławka jakaś tak jak u nich. Mizernie wygląda. Tak, jak na razie Wisła Zakroczyn gra w 10. A to radzi kwarty. Wisła Zakroczyn 26. Trenda. Zieliński, Burczyński. Rozpędza się na prawej stronie Bury Burczyński. Turbogrosik farmacji. No i po raz kolejny piłka wybita za boisko. Tutejsze krzaki. Gdzie on kurwa idzie? Pietrzak pobiegł po tą piłkę. Ofiarnie. Tak. No ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Na razie nie wygląda to kolorowo. Na ławce farmacji rozgrzewa się Jakubiak z numerem 89. Zwany Szogunem. Zwany Szogunem. No myślę, że to jest zawodnik, który może wnieść coś oczywiście nowego. Oczywiście. Jest naprawdę wykwalifikowany napastnik. Może dużo zmienić. Dużo zmienić, naprawdę. I rozgrzewa się również Sałaj. Sała? I. Tymczasem mamy rzut z autu przez Wisłę. Zakroczyn. Czyn? Czemu czyn? Sam tak mówi. My. Zakroczym. Zakroczym? Tak. Wisła Zakroczym? Tak. Zakroczym. To jest człowiek, to jest 10 km ode mnie. No i Rogoziński teraz. Rogoziński rozpędza się lewą stroną. Rogoziński.
Ale przeszedł bez faulu. Ewidentny faul na żółtą kartkę. Tak jest żółta poprawnie. Kartka dla zawodnika z numerem 16. Słuszna decyzja arbitra. Brawo sędzia. No i mamy rzut wolny. Podobny jak z pierwszej połowy, 18-20 metr. No myślę bardziej 24-25, ponieważ tutaj mamy tak na skraju pola karnego. 16 plus jakieś 4, 20. No dobra, nie licytujmy się, Będzie skwarek. Szykuje się zmiana, ale widzimy młody zawodnik. Młody zawodnik, ale z tutaj... numerem szóstym, no widać młody chłopak, o nie najlepszych warunkach fizycznych. Ale to już skwarek, próba strzału, skwarek, ależ! Rzut... Tylko rzut rożny, ale świetny strzał skwarka. Odważna próba. Odważna próba Michała Skwarka, drugiego trenera farmacji Terchomin. Dzisiaj występującego na lewej obronie, tymczasem zmiana w zakroczeniu, pojawia się zawodnik z numerem 6, o którym wspominaliśmy. Młody talent. Młody? Tak, tak. Zobaczymy, co pokaże. No zwrot. Skwarek, płasko. Płasko po ziemi, ale jeszcze akcja niezakończona. Cienko. Ale... Bramkarz łapie. Próbował doskoczyć, ale pewny chwyt bramkarza właśnie. O, kurwa. Bramkarz znawia grę. Bedra, do skwarka, skwarek, tutaj niedawno podpisał kontrakt reklamowy z firmą Adidas i gra właśnie w korkach Adidasa, skwarek rozpędza się lewą stroną, widać, że te nowe buty dodały mu wigoru, skwarek wywalczył aut. Do Mili, Mila przegrywa pojedynek główkowy, skwarek nie doszedł do tej piłki. Piłka powinna opuścić boiska, sędzia tego nie odnotował. Rogoziński. Trenda. Wyraźnie do przodu, w kierunku Sieńki. Mila był tak na spalonym Bedra. Nie doskoczył do tej piłki. Kontratak. Zakroczyna. Ale wyjaśnił Trenda. No i Pietrzak. Pietrzak przy piłce. Ma dużo czasu. Jest też chyba jeden z nowych nabytków w drużynie. Ale krótko. Ale nie był widoczny na boisku. Tak, niestety nie był. Że mamy powrót do farmacji. Tak jest. Skwarek. Do Mili, Mila. Problemy z przyjęciem. Mila. Rogoziński, ładny obrót, panie. On umiał odebrać piłkę. Wydłużenie piłki Mila, do Mila. Mila, 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 strzelaj go! Yes! Drodzy Państwo, co za bramka? Wszystko zaczęło się od skwarka, potem cudowna noga Rogozińskiego i piękne wykończenie Mili. No zachował się jak lis pola karnego. Jeszcze cztery bramki. Tak. Aby formacja uzyskała prowadzenie w tym spotkaniu, natomiast... Trzy bramki do remisu, ale... Ale cel jest realny. Tak, cel jest realny. Nie takie rzeczy widzieliśmy w B-klasie. Oczywiście, jest nawet takie przysłowie, lepszy remis niż w dupie penis. Tak, i wracamy do meczu. Śmisła zakroczył, rozpoczęła. Zawodnik 99 prodaje do obrońcy. Tutaj wymiana. Wymiana, szybka gra, ale zostaje przecięte podanie. Bardzo pewnie skwarek. Mila do Rogozińskiego. Rogoziński się rozpędza na lewym skrzydle. Rogoziński, przejście. Rogoziński wpada w pole karne. Rogoziński. Skwarek strzela poza bramką, ale odważna próba strzału do statystyk. Tak, ale naprawdę ładnie wypracowana akcja. Ale brawa za odwagę. No widać, że farmacja złapała wiatr w żagle po tej strzelonej bramce. Przypomnijmy, zawodnik z numerem 9, Mila Łukasz, zdobył bramkę. Nie mam go. I zakroczym znowu z własnej bramki po raz kolejny. Za zawodnika z Wisły, znowu jego kolega z drużyny. Co się nazywał? Mila? Łukasz. Dalekie wybicie w okolice środka pola. Trenda. Na prawą stronę jest tam Rogoziński. Rogoziński.
No i tutaj piłka wybita na aut. I znowu Skwarek. Skwarek. Do Rogozińskiego. Skwarek. Dośrodkowanie w pole karne. Próba Burczyńskiego, strzał z przewrotki nieudana. A kto mu podawał? Rogoziński. I już rusza z kontratakiem zakroczym. Dzielnicki. Mądre przejęcie piłki. Burczyński. Sieńko. Rogoziński. Rogoziński do Skwary. Skwarek. Dzielnicki. Ale jest podanie przejęte, ale tutaj Trenda wywalczył. Rogoziński. Faul. Bedra szybko do Skwarka. Skwarek. Dośrodkowanie. Do Burczyńskiego. Burczyński. Próbuje problemu z opanowaniem piłki. Pietrzak. Pietrzak. Niedokładne podanie. Bardzo niedokładne. Już rusza z kontratakiem zakroczym, ale tutaj Trenda tym razem uspokaja dobrze. Sytuację. Tym razem dobrze do bramkarza. Dzielnicy. Dzielnicy. Skwarek. O, sztuczka techniczna. Mila. No i mamy rzut wolny dla Zakroczyma. Mila tutaj, no, to nie był umyślny faul. Tutaj widzimy piękna postawa, fair play. Gdzie, kurwa, we wkrętach mu przebiec specjalnie po stopie tylko raz. Tak, komentarz Majdiego, jak zwykle w cenie. Tak jest. To się ceni. No i teraz Pietrzak. Pietrzak, dobre, mądrze wybicie na aut. Ale nie, jednak piłka nie wychodzi z boiska. No już rusza Zakroczym. Będzie dośrodkowanie. 17 tej połowy! No i piłka za linią bramkową. Kler znowu od 5 metra. Może masz jakieś jeszcze ciekawostki związane z Zakroczymem? A oczywiście, oczywiście. W samym Zakroczymie umieści się kościół oraz sklep spożywczy. Kościół ojców kapucynów. Naprawdę? Tak, oczywiście. Znajduje się również pierwszy fort w Zakroczymiu. To jest pierwsze wzmocnienie twierdzy Modlin. Pierwszy etap budowy. Razem z nowej ramki Kler, wybicie. Bedra nie doskoczył. Dzielnicki. No i Zakroczym stawił od autu. Out. Zawodnik z numerem 6, nowy na boisku. Ale pewnie jest Kler. Pewnie. To jest młody zawodnik. Młody, niedoświadczony. Tak, ale właśnie od tego są bliska B-klasy, żeby takie doświadczenie zdobywać. Nabrać. Inni po to, żeby tutaj kończyć karierę. Sieńko. Próba wywalczenia piłki nieudana, już tam pojawia się Burczyński. Zieliński próbował odebrać piłkę, ale zakroczy, no bardzo pewnie podają te piłki. Ruszają z atakiem. Tutaj wychodzi piłkarz bliski zakroczy numer 26. Świetnie, Trenda, czysto, czysto. Nie ma mowy o rzucie karnym. Tutaj Trenda chyba coś sobie naciągnął, bo wyraźnie kuśtyka. Tak, chyba będzie konieczna zmiana. Gotowy do wejścia Jakubiak, zwany Szogunem, z numerem 89. No i mamy wybicie piłki. Na aut jednak nie wyszła. Jeszcze nie wyszła. Szóstka. Wyszła. Czy będzie szansa do przeprowadzenia zmiany? Jeszcze nie. Trenda, Burczyński. Burczyński do Bedry. Bedra, Mila. Zbyt łatwo tracą piłkę. Zawodnicy formacji. No i Zakroczym rusza lewą stroną. Dośrodkowanie w pole karne, ale niestety został wyjaśniony przez Dzielnickiego. No i jest zmiana. Jakubiak jeszcze teraz nie wejdzie na boisko. Jest konieczna inna zmiana. No tutaj Trenda chyba będzie musiał opuścić plac gry, niestety. Z tego względu, no, niestety odniósł kontuzję, być może nie jest zdolny do dalszej gry. Dośrodkowanie pole karne, Trenda. Mamy rzut wolny dla Farmacji. Tutaj była ręka. Widać, że była ręka. Tak jest.
Długie. Burczyński włączy turbo. Burczyński do Mili. Mila po lewej stronie powinien. Po lewej. Barek. Barek do Zielińskiego. Zieliński. Niestety trochę. Dośrodkowanie w pole karne jest. Ale niestety został wyjaśniony przez. Bartek, jesteś komentatorem głównym czy merytorycznym? Tak się zastanawiam. Merytorycznym. Bo dużo mówię. No właśnie. Skwarek. Skwarek. Skwarek do Zielnickiego. Zielnicki do Pietrzaka. Pietrzak nie przyjął tej piłki. Pietrzak w kierunku Burego jest Mila. Mila próbował kusić Burczyńskiego, ale zawodnik się zakończył, przejęli tą akcję. I mamy zmianę. Schodzi Bedra. Tak, w jego miejsce Jakubiak z numerem 89, zwany Szczególem. Mówiliśmy o tym napastniku. Bartek, coś więcej na jego temat? No niestety jeszcze nie ma żadnego gola na swoim dorobku w tym sezonie, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie przełamanie i strzeli jakąś przepiękną bramkę. No tutaj widzimy też świetne warunki fizyczne tego zawodnika. Widać, że nie przespał okresu przygotowawczego. No jak ci się wydaje, no, czy to jest konieczna zmiana z przodu? Właśnie zastanawiam się, czy właśnie na jakiej pozycji on będzie grał. Czy on będzie jednak bardziej pomocnikiem ofensywnym, czy bardziej napastnikiem? Chyba tutaj będzie grał jako ta klasyczna dziesiątka, albo tak zwany second striker. Jednak zmiana trendu na razie nie jest potrzebna. Zawodnik, jak to się mówi, rozchodził kontuzję. Pietrzak, przechodzi rywali. Pietrzak do Mili. Mila niestety przegrał. Pojedynek główkowy. Mila. Jest Jakubiak! Nie! Oj, pierdziele! Ależ by miał wejście smoka. No Jakubiak, widać, że tutaj ma doświadczenie. Tak, jest gotowy do tego, żeby podnieść tutaj wynik, strzelić gola. No, ma chłopak serce do gry, ma chęci. No pytanie, czy wpisze się w końcu na tą listę strzelców. No. Mamy nadzieję, że dzisiaj to nastąpi. No, świetnie tutaj ustawił się na pozycji. Czyli jednak gra jako ten second striker. Podwieszony napastnik formacji. Po raz kolejny od bramki z nawiasem zakroczym. Wybicie, Renda, Zieliński, Jakubiak, świetnie, Rogoziński, Mila, Jakubiak wchodzi w pole karne, Jakubiak i ta piłka w ostatniej chwili, wyjęta mu spod nóg, już rusza Wisła Zakroczym, Ejmony z numerem 6, ręka, już wznowienie farmacji, Sieńko do Rogozińskiego. Rogoziński. Skwarek. Długa piłka w poszukiwaniu Sieńki. Rogoziński przejmuje piłkę. Rogoziński strzela. Ale bramkarz się łapie. Do piłki dobiega Mila? Na spalony. Zgadza się. Ale niedobno, kurwa. Nie dotykać, kurwa. Ale był włączony w akcję. Sędzia. Ale on przepuszcza i następny biegnie, też tak było. Dokładnie. Z boisk B-klasowych naszej pierwszej grupy. Tak naprawdę. Wicher 2 Kobyłka wygrał na wyjeździe z rządzą za Ubicę. 1 do 3. Teraz mamy wznowienie. Po raz kolejny z numerem 26. Zieliński walczy o piłkę. Burczyński. Rzut wolny dla Zakroczyma. Szybko wznowili. Pietrzak, długa piłka, ale do nikogo. No spokojnie rozgrywają piłkę zawodnicy z Zakroczyła. Naciskanie przez Zielińskiego, podanie do bramkarza, bramkarz. Pewnie Sieńko, Rogoziński, no jego się nie da przepchać. A jednak. Mam tutaj podwojone krycie. Próba przejścia Skwarka nieudana. Skwarek szybko z autu. Do Mili. Mila. Niedokładne podanie. Nie dokładnie, bo my się odbiło w ostatnim. Piłka do Zonika z numerem 6, ale niedokładnie. Widać, że ten chłopak chce się pokazać z jak najlepszej strony. Może mieć lat. Tak wygląda na 16-17 lat. No widać, że jest wychudzony, wygłodzony. Ale to tylko świadczy o tym, że ten chłopak jest głodny gry. Głodny gry. Też jestem głodny znowu.
Tak, Majdi też jest głodny, to jest dobry duch drużyny, który zawsze jak pojawia się na stadionie, to formacja niestety przegrywa. Skwarek. Do Dzielnickiego. Kler, Dzielnicki. Sieńko. Trenda. Długa piłka. Do nikogo. Do bramkarza. I chyba łapie bramkarz. Bicie na prawą stronę, już rusza za Kroczym. Obok niego Rogoziński. Rzut z autu. Skwarek. Nieudane przyjęcie piłki. No już zakroczymy, już gra dużo spokojniej, no mają pewne prowadzenie. Tak, widać, że już temperament trochę osiadł. Zieliński, stracił piłkę, no i pewnie Dzielnicki. Będzie rzut rożny dla zakroczymy. No jeżeli teraz padnie bramka, no to już chyba będzie ewidentny koniec tego meczu. A i tymczasem do zmiany jest gotowy zawodnik farmacji z numerem drugim. Instrukcji od trenera. Jest gotowy do zmiany. Całaj. Będzie dośrodkowanie. Dobra piłka w pole karne, pewnie Kler. Rogoziński. Rogoziński utrzymał się przy piłce. Rogoziński. Do Mila. Mila nabija na aut. Na parcie. Zborowski. Co? Zborowski. Albo celowo. Jego koszulka jest w reklamacji, bo nie wiem, co to jest... To jest B-klasa. To jest B-klasa. Tak. No i wznowienie. Dzielnicki. Zarzucił dużo ognia. Możesz. Skwarek, przed nim dwóch przeciwników, stracił piłkę. Trenda. Nie ma mowy o żadnym faulu, jest Trenda. Rogoziński. Do Mili. Rogoziński. Out. Rzucał to na środek pola, Skwarek. Zieliński, Szogun. Zieliński, faulowany Szogun. Faul na farmacji. Tutaj przybył nasz trzeci komentator. Pan Adrian. Tymczasowo tylko. Panie Adrianie, jak pan ocenia dotychczasowe zmiany farmacji i grę w drugiej połowie? No jest lepiej. Jest lepiej. A czego cały czas brakuje? Szybkości, agresji i bramek. I rozegrania. Trenda, dośrodkowanie w pole karne. No Burczyński. No pytanie, czy tam może być karny. Bramkarz chyba przekroczył swoją linię nietykalności. Znowu bramkarz. Ale tak dobrze to pokażę kamery. Już tutaj nieporozumienie. Dzielnicki próbuje naprawić błąd. Za dużo na Dzielnicki. Już rusza zakroczy. Piłka do 20. 20. Strzela, obok, ale obok. Szczęśliwie. Dobrze, że nikt nie zamykał tej akcji. Antycypirem. Sędzia chyba podyktował rzut rożny. Bo potem mnie zabiją. No to a skąd? Bardzo dobry komentarz wtedy był z Dobrówką. To był jeszcze ambasador i trzeci wagon. Sędzia widzi, że zmianę schodzi Mila w jego miejsce. Na trybunie VIP. Sałaj? Sałaj. Sałaj z numerem drugim. Już gotowy do wejścia. I ten słynny płotek. No, ale to... Szybkości. Brakuje wam szybkości. No, trochę tak. I zgrania. Tak, to zawodnik, który grał na bramce w Chony. Tak. Treningi szybkościowe wskazane. Nie, to bez różnicy. Ja przyjdę do was w zimę, to wam... Teraz rzut rożny dla Zakroczyła. Jak nie dostanę wylewu wcześniej. Dośrodkowanie na pole karne. Na koniec się nie wylewa. Problemy.
Łapie kler. Do relaksu idziecie? Chyba się chciał się przejść. Daleki wyrzut do Rogozińskiego. Rogoziński. Skwarek. No i do przodu! Skwarek rusza lewą stroną. Skwarek jest przy nim dwóch przeciwników. Skwarek. Skwarek jak się zakiwał. Techniczna. No i tutaj wymyśli na auto, ale widać, że Skwarek walczy. Walczy, walczy. Wznowienie z autu. Sałaj. Sałaj, próba przejścia zawodnika sztuczką techniczną. Nie udało się. Zawodnik z numerem 6. Nie pozwolił. Dzielnicki. Ale tutaj już jest 26. Co on zrobił? Ja pierdolę. No, strzał. I jest ramka. Niestety. Hat-trick. Kurwa mać. Drodzy Państwo, ten zawodnik znalazł się znikąd w polu karnym formacji. Hat-trick w jego wykonaniu. Dodatkowo asysta. No, to, co robi ten chłopak, to jest coś niesamowitego. Naprawdę. Trzeba się poklastać. No kurwa, to był dramat. Poklastasz się pierwszy, jak chcesz się poklastać, to ja. No dawaj, może. Na robocie. Znowu informacje. Zieliński. Zieliński. No nie wygląda to dobrze. Niestety. Coś, takie rzeczy też się zdarzają. Spalony. Kurwa! Ja tyle jaram, a nie palę. Kler do Dzielnickiego. Dzielnicki. Rogoziński. Skwarek. Dośrodkowanie do Burczyńskiego. Burczyński. Dobre przyjęcie. Sałaj. Sałaj. Burczyński. Zamieszanie. Kolejny rzut z autu. Rogoziński. Co napisać? Jakiś tekst, szukam tekstu. Nic jeszcze. Nie, no. Rogoziński po angielsku w pole karne, ale nie ma tam nikogo. Sałaj. Szogun. Aili. Rusza z kontrą zakroczym. Rozpędza się po prawej stronie z numerem 20, ale Skwarek tutaj umiejętnie odebrał piłkę już. Skwarek przewrócił się. Strata, strata. Zieliński. Kler. Pietrzak. Kurwa, naprawdę, szukam jakiegoś dobrego tekstu, nie mogę znaleźć nic. Co tu napisać, da dopisać. O meczu. Zakroczy w ataku. Pietrzak, czy dojdzie do tej piłki? Pietrzak przewrócony jest faul na farmacji. Wygrać do meczu. Tam. Przyszedł do nas jeden z zawodników farmacji, który nie chce się ujawniać. Który mówi, że był najlepszy, to chodźmy na małego. Nie, nie, nie. Nie ma jakiego nazwy. Co? No, nie, ja nie ten. Przyszedł po głodzie. A teraz zmiana w drużynie Wisły. Na wynik. Wynik niestety. Nie odzwierciedla gry. Zacznie trenda. No jest kropek. Trenda. Mówi się piłki w kierunku Burczyńskiego, już przejmuje zakroczym. Burczyński. Sałaj, Sałaj. Do Zielińskiego, Zieliński. Burczyński. No, niestety to nie jest nasz fantazista z reprezentacji Polski. No i też należy się brawa za Zielińskiego za ten dzisiejszy występ.
zagrał przyzwoicie, a już zakroczy, przeciągnięcie piwi na prawą stronę boiska, podłącza się zawodnik z numerem 99, do środka, świetnie Sałaj, Rogoziński, Skwarek, Sałaj, Sałaj, Skwarek, Skwarek, długa piłka w kierunku, ale niestety nie. Kolejny, nie, jednak nie będzie aut. Zakroczym gra dalej. Kurwa, strole, te, negos! No i mamy rzut wolny dla Zakroczyła. Rozmowa z Sałajem. No tutaj sędzia no, nie spełnia swojej roli w taki sposób, jak powinien to robić. Nie, no nie, no niech oni sobie żartów nie robią. Na boisku spokojnie, się... jak coś dobra, gotowy do zmiany jest czerwieniec. Ja odkładam buty na kole. Trenda. Strata piłki, strzał zablokowany. Dzielnicki, wybicie. Rogoziński. Rogoziński. Jedź, jedź Denis z nim, jedź, słaby jest. Rogoziński. Ale jeszcze. Ale jeszcze Sałaj, próbuje walczyć o tą piłkę. Chuligani nastawiamy. Brawo Skwara, brawo! Skwarek, bardzo dobry przechwyt. Skwarek, no, jest Sałaj, Sałaj, strzela obok ramki. No brakuje tego atomowego uderzenia Pawła Bedry, który no, znany jest z tego, że potrafi zdobywać piękne bramki. Farmacyjny Casemiro. Uważaj na szkło! Schodzi. No i schodzi Rogoziński w jego miejsce, czerwieniec. To zmiana już taktyczna. Taktyczna, to już tak, żeby się ograł. Po prostu, żeby się ograł. Dostał trochę doświadczenia. No, czerwieniec może pokazać się akurat z tej dobrej strony. W poprzednim meczu mówiłeś, że wystąpił. Wystąpił. Jeden z lepszych farmacji, nowy nabytek. No, ma szansę chłopak. Miał się pokazać się z dobrej strony. Skwarek, wybicie głową. Poprzedni mecz właśnie pokazał, miał piękną sytuację niestety. No. Niepotrzebne podanie, mógł od razu strzelać, ale już wszystko zapomnijmy o tym meczu poprzednim. Pietrzak, Pietrzak. No, brakuje cały czas tutaj Marcina Dzierżaka, który jeszcze nie wrócił z urlopu. Jest, tak, tak. Znajduje się na intensywnym kurowaniu. Tak, zwany również jako Ego Dimba, pamiętajmy o nim. Teraz Zakroczym. Drugie podanie, ale spal. Świetnie Skwarek. Skwarek rozpędza się z środkiem boiska. Skwarek, Skwarek. Piłka do czerwieńca, czerwieniec. Biegnie ile ma sił. No jego sposób biegania jest dosyć specyficzny. Czerwieniec. Widać, że chłopak chce się pokazać z tej dobrej strony. No i pobiegł do piłki, podał bramkarzowi. Zdawienie od bramki Zakroczyma. Teraz mamy którą minutę spotkania? Mamy 40 minutę drugiej połowy. Czerwieny jest go w trzeciej lidze, no nie zapominajmy o tym. Skwarek niedokładnie do czerwieńca. Właśnie, właśnie. A czerwienie chce się pokazać, chce coś zmienić. Jest młody, utalentowany chłopak, który biega w dosyć specyficzny sposób, ale no, każdy zawodnik ma takie cechy charakterystyczne. Tak. Cristiano Ronaldo też biega w ciekawy sposób. Jakie to było, jak to było tam w tym filmie, tak biegał, a Wajlowiu? Forrest Gump. Nie, Wajlowiu też było tam, podaj kurwa, podaj! I tamten, że bieg, zbiegł, spięty na palce. Czerwienie zbiega na palce, nie na pięcie. Nie, bo... z autu, Trenda, wybicie na rzut rożny. Nie, jednak aut. Jednak aut, jednak aut. Jednak aut. No Wajlowi właśnie było, że tam młody Miałczyński właśnie biegał z palców napięte. A biega się spięty na palce. A biega się spięty na palce. Tak, zakroczył. Szpotawę, a szpotawę to u koni. Rzut z autu. Szogun. Nie. Tutaj nieporozumienie. Łatwo przejmują piłkę. Ale... Kler. Był taki kiedyś podręcznik do języka niemieckiego, Das ist Kler. Także to jest Kler. Das ist Kler. Das ist Kler. Piłka
piłkę do bramkarza, bramkarz łapie. No tam próbował Burczyński. On ciągle czekamy na to jego turbo. Tak. Już wznawia piłkę grę z zakroczym. Sieńko. Sieńko do Czerwieńca, Czerwieniec. Rozpędza się. Aj, wybicie piłki na aut. A dla zakroczyma. Majdi cały czas wspiera tę drużynę. Majdi, może jakiś komentarz? Majdi nie udziela wywiadów. Chyba się obraził. Teraz mamy rzut z autu. A zakroczyma. Kurwa, no co to jest, stary, ty! No i po raz kolejny kontrowersyjna decyzja. Bardzo. Decyzja sędziego. Mam nadzieję, że obserwator, który podobno znajduje się gdzieś na trybunach, wypisze swoim tu kajeciku. Tak, tak. No i sędzia! Pietrzak. Pietrzak. Do Sałaja. Ręka. O dziwo tym razem sędzia zagwizdał, tak jak powinien. Ale do jego pracy mamy wiele kontrowersji. Brawo dla sędziego za tą decyzję. No i znacznie informacja trochę trenda. Czerwieniec mógłby tam zbiegać, zamykać. No i czekamy. Czekamy na gwizdek sędziego, żeby znowić ten rzut wolny. Mecz dobiega prawie końca. Trenda. Pole karne. Sałaj. Czerwieniec minął się z piłką. Powołanie. Ej, wybicie. Drużyny zakroczyma. Do piłki dojdzie Kler. Dzielnicki. Trenda. Minął się z piłką i rusza za nich z numerem 26. Rozpędza się na skrzydle. 26. Dośrodkowanie w pole karne. Kler. Lewa na Karola. Dawaj go! Długie wybicie w kierunku Szoguna. Jest tam Skwarek. Szogun. I brakuje mnie trochę wzrostu. No i pewnie wtedy bramkarza. Widzicie piłki? Trenda. Trenda. Sałaja. No i faulowany w bardzo brzydki sposób. Sfaulował zawodnik z numerem 6. Ten młody, wychudzony. Ładny był, kurwa. No i mamy faul dla zakroczyna. Spakę kasuje za taki mecz. Bardzo Państwo, mimo tego, że mecz już jest rozstrzygnięty, to jak emocje w końcu... Ile za mecz, ty? Stówę weźmie ponad. Plus jeszcze... Mimo tego, że mecz jest rozstrzygnięty, to jednak zawodnicy obu drużyny nie odpuszczają. Nie odpuszczają. Do ostatnich minut. Długie lubi się piłki. Kler. Kler. No, ale niestety nie wybija jeszcze. Nie leci z kontrą. Wybicie piłki. Skwarek w razie przysunięty na skrzydło. No i rzut wolny dla zakroczyma. Skwarek dyskutuje z sędzią, ale sędzia jest nieugięty. 2 minuty doliczonego czasu gry. Za długo. Panie Turek, skończ pan ten mecz. Wynik 5-1. Przypomina się... 6. Kler piłki nie złapał. Burczyński. Skwarek. By była do pęknięcia, musiałem by nie było. Znowi bramkarz. Siedzi zawodnika. Rusza Czerwieniec. Faulowany. W którą stronę? Ja powinien być faul, ale sędzia go nie widział. Pięć.
5. Kurwa, to nie tak. Bo na RGO wyniki to idzie. Moim zdumieniem tamkarza, przypomnijmy wynik. Wynik jest nieadekwatny, jest niestety 1-5. Dla drużyny zakroczyła. Robić się z bramki. Po ziemi. Ale z Bruszudem zgubił się. Gwarek dzielnie walczy o piłkę i faul zakroczyła. No kurwa, co on? Ten sędzia to już jest... Wybicie na skrzydło. Sędzia, koniec! Sałaj. Farek. Farek. Nie porozumiesz z Czerwieńcem. Sałaj. Rzuca aut. Szogun. Co zrobi z piłką? Szogun. Szkodzi między trzech przeciwników. Ale nie, załatwi. Nie dał rady. Zakroczy. Piłka na skrzydło. Próba podania, ale niedokładna. I koniec, koniec tego meczu. Tego meczu. Przypomnijmy wynik. Farmacja Tarchomin na własnym stadionie przegrywa z Wisłą Zakroczym 1-5. Niestety wynik jest adekwatny. Tak, tym samym kończymy naszą transmisję. Mecz komentowali dla Państwa Tasław Kowalczyk oraz Bartosz Miastowski. Do usłyszenia. Wkrótce.